Siemanko, witam wszystkich na moim kanale. Mam na imię Krzysiek. Dzisiaj zajmiemy się hydroizolacją tarasu. Jak widzicie, we wcześniejszych filmikach pokazywałem, jak przygotowywałem sobie tą powierzchnię tych schodów, trochę to podrównałem. Wykorzystałem zaprawę wyrównującą wodę mrozowo-odporną. Jeśli jesteście zainteresowani, to karta wyjedzie Wam u góry. Dzisiaj temat hydroizolacji. Poszedłem w Atlasa Water Duo. Jest to izolacja, hydroizolacja dwuskładnikowa, zaraz Wam pokażę. Oprócz tego też mam tutaj taśmy. Na łączenie posadzka w ścianę kleimy sobie taśmy jeszcze dla lepszego uszczelnienia. Będziemy wykorzystywać mniejszy pędzelek i taki łapkowiec. Wziąłem sobie już jakiś tam trochę zmęczony, bo będzie na życzenie do wywalenia po zastosowaniu tego środka. Skrętareczka z mieszadłem do wymieszania. Już Wam pokazuję, jak to wygląda tutaj w środku. Jeśli to sobie otworzymy, składa nam się to z dwóch komponentów. Komponent A jest w ilości dwóch sztuk i tak samo mamy komponent B. Polega to na tym, iż najpierw wlewamy sobie ten komponent B, później dosypujemy sobie tą suchą mieszankę i rozrabiamy. Zdecydowałem się na tego rodzaju hydroizolację dwuskładnikową, gdyż warunki na dworzu są wiadomo gorsze, niż jeżeli mielibyśmy to robić w łazience w środku. Ta hydroizolacja jest wykorzystywana między innymi przy budowach basenu, także spokojnie sobie na dworzu to poradzi, dlatego taka moja decyzja. Nie jest to zbyt tanie, jedno takie wiaderko kosztuje tam ponad 200 zł. Zobacz na Paragonie i wyświetlę Wam na filmiku, ile takie jedno wiaderko kosztuje. Na ile to starczy, zobaczymy fizycznie, jak to nam będzie, czy wystarczy jedno. Na wszelki wypadek kupiłem drugie, żeby robota nie stała. Podejrzewam, że będzie więcej jak jedno. Dużo, bez mała, trochę tutaj tych metrów jest. Schodzi tutaj góra, jest tutaj ten bok. Ten bok będę hydroizolował wszystko tutaj trochę poniżej gruntu, żeby płytka była, nazwę to, nad zaczynającą się hydroizolacją. I taki jest plan. Ja to sobie zaraz jeszcze otworzę, przegruntuję i bierzemy się za robotę. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Jak widzicie, wszystko mam zagruntowane, łącznie tutaj z tą powierzchnią, jak i tutaj z tą boczną. Widzę, że tutaj jest ciemnawo pod tym namiotem. Może coś będzie widać. Nie wiem, czy tutaj będę nagrywać w ogóle pod tym namiotem, jak to będę robił. Może tutaj będę schodził do schodów, pokażę Wam, o co chodzi. Jak sobie wklejam tą listwę uszczelniającą, będzie ona szła po prostu tutaj, tędy, tak idą po prostu te schody. No i tutaj, bo mi obraz zniknął, tutaj dookoła, tutaj i tutaj będzie szła ta listwa. Dokładnie chodzi o tą, to jest taka uszczelniająca. Zagnie się po prostu i na łączeniu posadzki i ściany będzie to wklejone. Oczywiście na tą naszą hydroizolację, którą sobie rozrobimy. Odkurzacz już się napracował, poodkurzał, zagruntowane. Dlaczego gruntuję? Żeby wzmocnić tą powierzchnię, mimo że ta wylewka ona była nowa, tam dwa dni temu była robiona, ładnie już podeschła. To jakbyście wzięli sobie ręką, to jeszcze był taki kurz, taki pył. Karta tutaj Wam się pojawi, jaka jest różnica na zagruntowanej i niezagruntowanej powierzchni, bo taki film shortsa robiłem, to Wam wyjedzie, sobie możecie zobaczyć. Ja gruntuję. Każdy robi jak uważa. Jestem za tym, żeby gruntować. Tą powierzchnię wzmacniamy i przygotowujemy ją na następną tam warstwę, w tym przypadku naszą hydroizolację. Poza tym bez tego pyłu, bez takich tego kurzu pyłu będzie mi się po prostu lepiej to rozprowadzało tą masę, lepiej będzie mi się to malowało, bo tak to by mi się najzwyczajniej pod tym pędzlem mazało takim kurzem. Także dla wygody też to będzie ok. Jeszcze sobie tutaj obkleję
drzwi taśmą, żeby ich nie upieprzyć, bo nie chcę się później tego czyścić na szybko. No i tyle. Czekam, jak to wyschnie, idę się napić kawki. Niech to sobie tutaj przez jakieś tam pół godzinki, godzinkę, chociaż niech to sobie wejdzie. I dalszy etap prac przede mną. Jak widzicie, przygotowałem już sobie taśmy, te uszczelniające do narożników, podocinałem. Tak jak widzicie, taśmą tynkarską przymurzę sobie, oddzieliłem mniej więcej tak na 8 cm, mniej więcej tyle będzie miał cokół, tak planuję zrobić. To jest też tak zrobione, taśma jest naszykowana. Miałem trochę więcej tej taśmy, to tutaj w narożniki na schodach też sobie to posklejam. Zamówiłem sobie na Allegro tą taśmę, chyba tam ze 3 zł z metra. Ciut mi brakło, jak widzicie, tu już mapei wjechało, żeby to do końca zrobić sobie te schody. Ta jest taka gumowata, bym powiedział bardziej, a ta mapei jest taka bardziej, taka, nie wiem, taka papierowa. No i na trochę dotyku, ale jedna i druga takie same zastosowanie, także spokojnie sobie to wkleimy. Przegruntowane już, jak widzicie, ładnie podsycha i jadę dalej z tematem. Ja zazwyczaj robię tak, że zaczynam sobie od wklejania tych taśm tutaj narożnikowych. Tu nie brakło. Jak widzicie, tutaj mamy narożnik, tak, wewnętrzny. Są oczywiście takie specjalne narożniki, można je kupić. To po, nie wiem, 7-10 zł za sztukę. Ale można sobie zrobić to w ten sposób, że to sobie zaznaczymy. Bierzemy sobie nożyczki, mniej więcej tak do połowy to sobie przeciąć, czy tam nożykiem, jak wam wygodniej, i robimy wtedy coś takiego, że cyk, a to nam nachodzi sobie wtedy tutaj, tam się robi taki narożniczek, jak widzicie. O. Oczywiście tą hydroizolację najpierw kładziemy, później kładziemy tą naszą taśmę, później na to znowu hydroizolację, żeby to ładnie wszystko, o, widzicie, taki narożnik nam się tutaj zrobi przez to nacięcie. No, można kupić gotowe, wiadomo, wyjdzie drożej. Ja sobie zrobię to w ten sposób, no i tutaj dalej idzie też ten, o, i tak to mniej więcej będzie wklejone tutaj i mniej więcej, no, schodź tu, cholera. O, i mniej więcej tak to będzie wklejane wszędzie po całości. Środek tej taśmy mniej więcej tutaj w tym narożniku i tak dookoła wszystko będzie robione. We'll be right back.